Cześć, sorry, taką ciemną pogodę. Ciemną porę na robienie filmu. To dzisiaj zrobię, ponieważ po wczorajszej próbie metodą alkoholową pomiaru warozy rozległ się krzyk, że to nie tak się robi, ta metoda na cukier jest lepsza. Robimy na cukier. Potrzebujemy to samo wiaderko z sitkiem. Cukier, puder, jest około 30-40 gram. Robimy tak samo pszczółnie, suszymy dymem. Sprawdzam, czy jest matka, chociaż to nie ma znaczenia, ale też matki nie chcę stresować. Robimy tak samo, sypujemy, lepiej na dulem, bo jakąś tam część pszczół. Bierzemy w wiaderku raz i tak dla pewności, że to jest mniej więcej 130 ml. Zamykamy i zaczyna się zabawa. Rolowanie tak zwane pszczół, czyli rolowanie ich w cukrze purze. Ostrożnie, żeby to... No i tu jednak trzeba troszeczkę popracować. Nie jest to jak przy metodzie alkoholowej wstrząśnięcie jedno, tylko trzeba troszeczkę tutaj je, to się mówi, wyrolować w miarę około minuty. Jedną stronę, drugą stronę poprzewracać, żeby te pszczółki pięknie. Jeszcze chwilę, jedną, drugą. Przesypiemy troszeczkę tak. Myślę, że wystarczy. Pszczoły sypię z powrotem. Delikatnie tutaj, co potrzebuje. Sitko. Jeszcze jedno sitko, takie bardzo drobne. I te pszczółki przesypuję tutaj. Pszczółki, cukier razem z warozą, jednocześnie trzęsę z tymi pszczołami. Oczywiście tutaj nie używamy jakiejś wielkiej siły, bo też zależy nam, żeby te pszczoły przeżyły, tak? Nie zależy, żeby je rozgnieść. Troszeczkę obrócić. Pszczółki na razie odstawiam, żeby czekać. Są dwie metody. Jedna jest właśnie przesypywania przez tę sito, troszkę bardziej pracochłonna. Druga metoda, po prostu sypanie tego do naczynia z wodą, wlanie wody i uzyskujemy to samo. Ten cukier może wypadać, nie ma znaczenia. Delikatnie, żeby nie podpijać. Sprawdzamy, ile tej warozy tu jest. Raz w jakimś jasnym tle to było widoczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć sztuk. Te gniazdo, ten ul nie ma czerwiu, czyli przyjmujemy ze sześć sztuk porażenia warozu, czyli praktycznie w okresie jesiennym ta ilość już by wskazywała na zastosowanie. Jeszcze raz to przeliczę. 5, a więcej. Wychodzi mi 5. Nie wiem, czy to będzie widać. 5 i 5, 10. Czyli ta rodzina wymaga leczenia. Nie wiem przy tym świetle, czy będzie widać. Dobra, to zostawiamy. 10 sztuk na 300 pszczół. Podzielić na 3%,
porażenia warozu. To już wymaga leczenia. Pszczółki żyją. Nikt tam od morderców mnie nie wyzywał później. Wsypujemy z powrotem do rana, one już będą czyste. Tak samo, delikatnie. Teraz co chcę zrobić? Zaraz będę pokazał, jak leczę kwasem tą rodzinę, czyli ta rodzina numer 60 i będziemy leczyć kwasem. Dzięki.